czy jak za ciasna koszula, szukaliśmy rozwiązania, które będzie perspektywiczne. Nie na rok, nie na dwa, ale bardziej na 15-30. Rozwiązania, które nie straci na swojej aktualności, a co więcej będzie zyskiwało na znaczeniu. Co też jest, co było bardzo ważne, to żeby ta marka rozwiązywała problemy regionu. Te problemy regionu, o których mówił wcześniej Andrzej, o których wspominał też Piotrek, ważne było dla nas to, żeby to był taki początek do rozwiązania tych problemów, które tutaj są. Mhm. Więc dlatego zdecydowaliśmy, proszę Państwa, że wykreujemy nową ideę, że nadamy, spojrzymy na województwo z innej strony, korzystając z tego, co macie, wykreujemy ideę, która pozwoli scalić region. Czyli zrobić to, co jest podstawą. Bez scalenia regionu, bez wywołania pewnej dumy lokalnej, bez poczucia wartości mieszkańców regionu, nie ma sensu myśleć w ogóle o marce, jakiejkolwiek. Wychodzenie na zewnątrz, z czymkolwiek, jeżeli nie mamy porządku w środku, jest nawet nie ryzykiem, jest po prostu głupotą. W związku z tym my mieliśmy przekonanie, że ta idea przede wszystkim musi scalać region do wewnątrz. To będzie w ogóle pierwsze zadanie. Będzie świeża i unikalna, taka, o której się będzie dyskutować. Jedni pozytywnie, drudzy negatywnie, ale nie przejdzie się obok niej obojętnie. I to bardzo ważne. Dostarczy wartość. I to jest, jak dla mnie, to jest wirtuoz marki, to ja jestem tylko inżynierem. Dla mnie marka musi dostarczać wartość, musi się docelowo przekładać na pieniądze. Jeżeli będzie się przekładała na pieniądze, to dobrze. I tu mamy przekonanie, że to, co stworzyliśmy, z czasem będzie się przekładało na pieniądze w przypadku produktów, usług, idei, wszelkiego tego, tych zjawisk, które się w ramach regionu pojawią. I po czwarte, no będzie jednak trochę nową kategorią. Tak? Trochę inaczej podejdzie do marki, pokaże inną jej funkcję i pokaże też inny sposób wspierania i myślenia o marce regionu. Czy województwo łódzkie jako marka ma być, tak? To już możemy w tej chwili powiedzieć, tak? Ma być pewnego rodzaju mecenasem, izbą handlową, prezenterem, sceną dla nieszablonowego myślenia, myślenia o charakterze projektowym, którego w regionie jest po prostu bez liku, a które gdzieś rozproszone nie ma jednego wspólnego fundamentu. Nie chodzi tu o markę, która ma powiedzieć, jestem taka i taka. Nie. Tu chodzi o te właśnie przykłady. To one mają być bohaterami. To one mają być promowane, a marka ma im zapewniać tylko środki. Przyjęliśmy, że ta idea wokół, co Łódzkie chciałoby prezentować, co chciałoby wyciągać na wierzch i mówić, oto nasze, prezentujemy to poprzez miasta i poprzez to, co się w tych miastach i miejscach urodziło, Łódzkie chce być mecenasem użytecznych rozwiązań, dzięki którym życie staje się po prostu przyjemniejsze. Nie traktujcie tego Państwo jako hasło reklamowe, tylko to jest ta idea, wokół której mają być wyciągane przykłady. Pozostałoby uczucie niedosytu, gdybyśmy powiedzieli o idei, a nie pokazalibyśmy, jak ona się przekłada na stronę wizualną. Dokładnie, więc zobaczmy obrazki, zobaczmy to, na co wszyscy czekamy. Co jest jak gdyby ważne, to, że to jest marka hybrydowa. Łódzkie występuje tylko jako pewnego rodzaju scena. Tak, jako element podpisany. I dlatego jak Państwo zerkniecie, będziecie widzieli, że to jest jakieś dziwne i nigdy w życiu, żeście nie widzieli czegoś takiego, to bardzo dobrze. Przyjęliśmy takie hasło Łódzkie promuje. I to, co de facto robimy, to promujemy wszystkie ciekawe miejsca w regionie. To jest system, który może funkcjonować jako system, który jest Waszą identyfikacją wizualną. Wszystkie wydarzenia w regionie, które się dzieją, wszystkie plakaty, które produkujecie, one już czymś takim po prostu mogą być podpisane. Zwróćcie uwagę, że to jest dwie strony. Tutaj nie wiadomo, czy to Łódzkie promuje Skierniewice, czy to Skierniewice promuje Łódzkie. I to było dla nas jakby bardzo ważne, żeby w ten sposób postarać się przeskoczyć tą granicę, która jest pomiędzy lokalnymi ośrodkami a stolicą. Co jest jeszcze ważne, to jest promuje, a tutaj może być inwestuje, produkuje, edukuje. Tutaj naprawdę tych rozwinięć jest bardzo dużo. To są takie przykłady, które my przyjęliśmy. Pokażmy może kolejne. Co jest jeszcze ważne, to jest ten mnemonik, który tam jest. Tam jest taki znaczek EU. On bazuje na znaczku oryginału oczywiście, ale to też jest taki skrót do marki Łódzkie. Panie Marszałku, jak się Panu podoba zaprezentowana idea, którą właśnie konsorcjum, które dla Was przygotowuje markę, zaprezentowało? No, idea jest bardzo atrakcyjna, bo
podkreśla różnorodność województwa, podkreśla jego bogactwo, a pokazuje też, jak wiele jest do zrobienia razem, bo tą mapę województwa, tak jak to zostało określone dziś, jeśli chodzi o rozpoznawalność obszaru województwa łódzkiego, trzeba wypełnić inicjatywami, działaniami, pomysłami, różnorodnością gmin, osób, środowisk i próbować zachęcać naszych mieszkańców do tego, aby rozejrzeli się wokół siebie, zobaczyli sąsiadów, ich aktywność i budować emocje, wspólną emocję, gdzie to promuje łódzkie będzie miejscem do prezentowania swoich pomysłów. Wydaje mi się, że to ciekawy pomysł na markę województwa, na budowanie emocji pozytywnej, tego lokalnego patriotyzmu, a jednocześnie zwrócenie uwagi na olbrzymią kreatywność mieszkańców, środowisk, gmin, na to, ile robimy, jak naprawdę wyglądamy, jak ciekawe są miejsca, w których żyjemy. Ale to bardzo odważna też koncepcja. Nie boi się pan, że pana koledzy samorządowcy z miast, regionów powiedzą, no ale właściwie to my i tak się sami promujemy, więc co nam to daje? Myślę, że przekroczenie tego poziomu lokalności jest istotne. Warto się zawsze porównywać z innymi. Warto ten potencjał województwa wykorzystywać. Myślę, że to, że dziś się spotykamy na forum promocji, które organizuje właśnie województwo, pokazując narzędzia i pokazując, jak funkcjonują sąsiedzi, czy jakie mają pomysły, to ta wartość dodana. To działanie województwa, regionu, ta synergia, to tak naprawdę wartość. Siła tkwi w wielości, w różnorodności, a nie w wyspach kilku czy kilkunastu, które mogą funkcjonować wszędzie. Wyróżniać powinna obecność w Łódzkim, ta budowana wspólnie razem zespołowość, suma poszczególnych elementów, to jest wartość, po którą warto sięgać. A kiedy obserwuje pan inne marki, innych województw, jest taka, która się panu podoba, idea, i później jak ona jest wdrażana? No wie pan, trudno się odnosić. Wydaje się, że każde z województw szuka jakiegoś wyróżnika. Zdaje się, że problem ma to największe, mazowieckie, bo nie przychodzi mi tutaj żadne proste skojarzenie. Śląsk, przemysł, energia, tak, to budowane skojarzenie. Dolny Śląsk, ciekawe miejsce do obejrzenia, rzeczywiście bogactwo krajobrazów i miejsc, czy Małopolska, gdzie pewnie też jest kłopot z wielością skojarzeń, bo to i Zakopane, i Tatry, ale również Kraków, czy Tarnów, czy Wisła. Także tych miejsc jest ciekawych wiele. Wyróżnia się właściwie każde i mam nadzieję, że w tym obszarze łódzkie właśnie dzięki takiemu podejściu
różnorodnego i kolorowego plakatu będzie również zauważony. Przeciętny człowiek, mieszkaniec Łódzkiego, zapytany o to, czy to, że pochodzi z Łódzkiego, cokolwiek dla niego znaczy, odpowie, że nie, nie specjalnie. Pierwsze, to jest pierwsze ustalenie, jeśli chodzi o badanie mieszkańców. Drugie, chęć polecenia województwa jako miejsca do mieszkania i do życia. Malutka dygresja. W badaniach takich ściśle marketingowych, którymi ja się zajmuję na co dzień, to znaczy badaniach tradycyjnych produktów, tradycyjnych marek, takich komercyjnych czy usług, ten wymiar chęci polecenia czegoś, jakiegoś produktu, usługi jest obecnie bardzo modny, bardzo ważny w marketingu. Zrobiono ileś badań, które pokazują, że im bardziej konsumenci są skłonni do polecenia produktu, z którego korzystają, marki, z której korzystają, czy usługi, tym ona sobie lepiej radzi na rynku, tym ona kosztuje drożej, bo ludzie są w stanie drożej za nią zapłacić. Mówiąc krótko, jest to taki fajny i bardzo prosty wskaźnik emocjonalnego, lojalnościowego związku konsumenta z marką. Spróbowaliśmy zastosować ten wskaźnik tutaj w odniesieniu do marki terytorialnej z całą świadomością, że to jest troszeczkę coś innego niż zwykła marka komercyjna. Jakkolwiek uznaliśmy, że ten wskaźnik być może coś nam istotnego powie. No, chcę Państwu powiedzieć, że w przypadku województwa łódzkiego ten wskaźnik rekomendacji był najniższy w stosunku do pozostałych województw. Znaczy mieszkańcy innych województw znacznie częściej deklarowali nam skłonność do polecenia miejsca, w którym mieszkają, województwa, w którym mieszkają, innym osobom, które znają. W przypadku województwa łódzkiego to było stosunkowo najsłabsze. Zobaczmy, jak wygląda ten wskaźnik podstawowy spontanicznej znajomości łódzkiego. Jakie województwa w Polsce pan zna, choć bez nazwy? Proszę zwrócić uwagę, że łódzkie jest na miejscu przed ostatnim. Jedynie około 19% pytanych przez nas ludzi w sondażu wymieniło to województwo w takim otwartym, spontanicznym pytaniu. Skojarzenia i tak zwany wizerunek racjonalny, czyli pewien zasób właśnie asocjacji, które w głowie przeciętnego człowieka powstaje, kiedy słyszy on województwo łódzkie. Z czym województwo łódzkie dzisiaj się kojarzy? Więc w tego rodzaju pytaniu proszę powiedzieć, jakie są pana skojarzenia z województwem łódzkim? Co panu przychodzi na myśl, jak pan słyszy o tym województwie? To tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że właściwie są dwie takie w miarę silne i często wymieniane grupy skojarzeń. Pierwsze moglibyśmy nazwać takimi skojarzeniami przemysłowymi, czasem postprzemysłowymi. To jest ta pierwsza na górze grupa. A drugie to pewne miejsca czy zabytki, które tutaj w obrębie województwa łódzkiego można znaleźć. Więc taka pierwsza konkluzja, którą za chwilkę jeszcze uzasadnię, to są tylko dwie grupy takich często wskazywanych skojarzeń. Powiedziałbym zatem, że jest to wizerunek, tak powiedziałbym, dosyć płytki, znaczy oparty na bardzo podstawowych, takich rudymentarnych skojarzeniach.